może od razu powiem coś na ten temat, co mówiła pani prezes Mokrosińska, mianowicie to jest rzeczywiście bardzo trudny problem, jak to rozwiązać, jak pracownicy mediów publicznych mają się wypowiadać na zewnątrz na temat tychże mediów. No, nie sposób jest oczywiście zamknąć wszystkim usta i gdzieś trzeba znaleźć jakąś granicę, bo prawdę mówiąc w ostatnim czasie również miała miejsce sytuacja dotycząca trzeciego programu telewizji, gdzie również właśnie takie wystąpienia miały miejsce, bardzo krytyczne wobec tego, co się działo w Polskim Radiu. No i tam były reakcje ze strony kierownictwa spółki, które miały taki charakter nieco represyjny, ale jednocześnie ta cała akcja w sumie chyba przyniosła jednak dobry efekt, no bo udało się także dzięki interwencji czy pewnemu zaangażowaniu ze strony Krajowej Rady doprowadzić do, nie chcę powiedzieć, ostatecznego załatwienia problemów w trzecim programie telewizji, ale jednak ich zdecydowanego złagodzenia, tak bym powiedział. Natomiast z drugiej strony, no, mamy też sytuacje takie, kiedy na przykład prezes zarządu publicznej spółki rozgłośni regionalnej nie tylko, że ogłasza to publicznie, ale występuje do sądu przeciwko własnej spółce, którą kieruje. No, taką sytuację mieliśmy ostatnio w Poznaniu. No, ale powiedz dlaczego? No dlatego, że uważał, że należy mu się wyższe wynagrodzenie niż to, które zostało mu ustalone na poziomie 10 tysięcy złotych. Uważał, że należy mu się wyższe. Nie jest zresztą już prezesem. Co zresztą było nawiasem dosyć trudną sytuacją w naszym doświadczeniu, bo po raz pierwszy Krajowa Rada podejmowała decyzję właśnie o odwołaniu członka kierownictwa publicznej rozgłośni. Dotychczas robiły to Rady Nadzorcze, po raz pierwszy ten obowiązek, który nowelizacja ustawy złożyła właśnie na Krajową Radę, stanął przed nami i ta odpowiedzialność, no i trzeba było taką decyzję podjąć, choć ona nie była łatwa. Natomiast tak, ja bym takie pytanie bym zadał, na które podejrzewam, że znam odpowiedź. Gdzie byśmy woleli oglądać film? W Polsacie, w TVN-ie, czy w jedynce albo dwójce? Ten sam film. A dlaczego? No o to chodzi, prawda? Oczywiście, że w jedynce albo w dwójce, bo tam nie ma przerywania filmów reklamowych. I to jest bardzo istotna różnica, która, znaczy to jest taka symboliczna, powiedziałbym, różnica, która może nam naświetlić pewien kierunek myślenia. No oczywiście media publiczne mają być tymi, gdzie kwestia zdobywania środków nie jest pierwszym, najważniejszym celem, priorytetem i elementem, który powoduje, że program wygląda tak czy inaczej. Oczywiście nie chodzi o to nagle, żeby zrobić program, którego nikt nie będzie oglądać i który będzie wyłącznie szlachetny, ale będzie tak zwaną szlachetną nudą. Chodzi o to, żeby ten program był oczywiście rzecz jasna atrakcyjny, ale on niekoniecznie musi być robiony wyłącznie z tego względu, że obejrzy go więcej osób. A tak jednak działają media komercyjne. Komercjalizacja w mediach komercyjnych zresztą postępuje, co widzimy. I nawet takie projekty, które swego czasu wydawało mi się, że są właściwie wykonywanie misji publicznej, z czasem okazuje się, że jednak zmieniają charakter. Myślę o programie TVN24, projekcie TVN24, który początkowo uważałem, że właściwie po co nam realizowanie informacji w mediach publicznych, skoro jest nadawca komercyjny, który taką misję realizuje. No ale jednak wydaje mi się, że kolejne lata mnie przynajmniej całkowicie przekonują do tego, że tak się nie da, że jednak akurat ten projekt, który początkowo taki charakter nosił, staje się coraz bardziej komercyjny, coraz bardziej tabloidowy. Bo ma konkurenta drugiego komercyjnego, który na razie jest misyjny. Polsat News. Tak. To prawda, Polsat News bardziej się trzyma misyjności, ale w każdym razie ja bym wolał, żeby gwarantem misyjności w zakresie informacji był jednak nadawca publiczny. I teraz tylko chodzi o to, żeby on tę misyjność wykonywał w sposób, że tak powiem, prawidłowy. Do tego, żeby wykonywał w sposób prawidłowy, akurat w obszarze informacji i publicystyki, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze finansowanie, po drugie odpolitycznienie. No problem upolitycznienia, o którym pan wspomniał na początku, jest oczywiście problemem, który nasze media trawi właściwie od samego początku. I ja nie mam takiej wiary, że można całkowicie wyzbyć się jakiegoś wpływu polityki na to, co się dzieje w mediach publicznych. No bo wszyscy ludzie w Polsce, nie ma takich fachowców uniwersalnych, którzy w ogóle nie mają, prawda, jakichś poglądów politycznych, którzy nie mają
nie ma jakiegoś takiego wyrazistego spojrzenia. Takich nie ma, ale oczywiście trzeba, ale jest możliwe, uważam, to, aby tej polityki było znacznie mniej niż bywało, niż było w szczególności w ostatnim okresie, bo uważam ostatni okres za absolutnie czarny okres pod tym względem w historii mediów publicznych. Takiego upolitycznienia nie było. Ja mam na to spojrzenie takie bardzo osobiste, indywidualne, mianowicie takie porównanie. 10 lat temu byłem rzecznikiem rządu Jerzego Buzka i współpracowałem z mediami publicznymi, zwłaszcza z Telewizją Polską, bardzo intensywnie i na co dzień, jak gdyby z drugiej strony. I oczywiście to było okres bardzo nasilone, jeżeli ktoś z Państwa sobie to przypomina lub zna to z opowieści, bardzo nasilonej takiej aktywności propagandowej, antyrządowej aktywności propagandowej ze strony Telewizji Polskiej, która ewidentnie była silnie związana z ówczesną opozycją, czyli z lewicą. Natomiast i w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy z kolei pracując w Sejmie, spotykałem się również z tymi mediami publicznymi i z Telewizją Polską, jak gdyby znowu w podobnej troszkę roli, w podobnej sytuacji, to powiem szczerze, że tak jak oczywiście te 10 lat temu łatwo nie było, tak źle jak w ciągu tych ostatnich lat też nie było. Inaczej mówiąc, to upolitycznienie osiągnęło poziom jeszcze większy i było dużo mniej skrywane, no właściwie totalne, prawda? Więc ja myślę, że akurat ten problem da się no nie tyle rozwiązać, co w każdym razie radykalnie zmniejszyć poziom upolitycznienia i zaangażowania mediów publicznych w jakąś aktywność polityczną. Powoływanie nowych władz mediów publicznych, które się rozpoczęło, ale to będzie proces, który będzie trwać, który dzieje się dzięki ustawie, nowelizacji ustawy przyjętej w sierpniu. Jest to skok w pewną niewiadomą do końca, bo my nie wiemy ostatecznie i to jest proces, który się toczy. Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie przebiegało i co w ostateczności na końcu otrzymamy. Jednak myślę, no na pewno daje pewną szansę i możliwość tego, żeby do tych mediów publicznych na stanowiska kierownicze trafiły jednak osoby, które co najmniej będą kompetentne. A po drugie, które będą, mając na pewno, bo każdy ma jakieś tam swoje poglądy polityczne, no nie będą na samym priorytecie stawiały właśnie realizacji celów politycznych. To jeśli chodzi o upolitycznienie mediów. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to dotyczy oczywiście pieniędzy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jaka część, bo wiadomo, że media publiczne są finansowane z 2 źródeł. No, po pierwsze z abonamentu, a po drugie ze środków ściąganych z rynku, czyli z reklamy, prawda? Jaka część budżetu mediów publicznych pochodzi z reklamy, a jaka pochodzi z abonamentu? Pan wie? Wiem. 90-10. Tu trzeba spojrzeć na to, rozdzielając jednak te poszczególne spółki mediowe, bo jak wiadomo jest telewizja, radio i 17 spółek regionalnych. Więc zupełnie inaczej w każdym z tych podmiotów to wygląda. W spółkach regionalnych to jest do 90%, między 80 a 90% budżetu stanowią rzeczywiście środki z abonamentu. Jeśli chodzi o tak zwane duże radio, to jest nieco mniej, ale też około 80%. Natomiast jeśli chodzi o Telewizję Polską, to jest 9%. I oczywiście, że my byśmy chcieli, żeby Telewizja Polska znacznie bardziej patrzyła na to, na jakość swoich programów, a nie tylko patrzyła na słupki oglądalności, ale w sytuacji, kiedy poziom finansowania tej firmy ze środków ściąganych z rynku jest na tak wysokim poziomie, to oczywiście rodzi się refleksja, jak to zrobić. Więc to jest kwestia, w szczególności w odniesieniu do telewizji, zapewnienia takiego finansowania, które będzie umożliwiało jej realizowanie misji bez oglądania się na to, że musi zarobić pieniądze na swoich programach. No bo ja tak samo jak i pani poseł, no nie jestem w stanie oglądać tych rozmaitych talk showów czy seriali, które również telewizja publiczna produkuje. Sami aktorzy. No tak, no ale jest to bardzo poważny problem finansowania.
Oczywiście jest to również problem sposobu wydatkowania tych pieniędzy i stosownych oszczędności. Aby je lepiej wydawać, no to są rzecz jasna potrzebni prawdziwi menadżerowie, którzy tam się znajdą. Mam nadzieję, że w wyniku tej akcji, która trwa w tej chwili, która będzie trwała kilka miesięcy, bo się do telewizji trochę krócej, jeżeli ktoś z Państwa będzie się tym interesował, mogę dokładnie powiedzieć, jak te konkursy przebiegają i jak będą przebiegały, ale mam nadzieję, że na końcu jednak otrzymamy rezultat taki, że znacznie większy będzie poziom, tak powiem, merytoryczny i tu również nastawiony na po prostu to, że to mają być ludzie, którzy są dobrymi menadżerami, będą lepiej zarządzać tymi pieniędzmi i te środki lepiej wykorzystywać. Następnym krokiem będzie musiało być zastanowienie się, jak spowodować, żeby ten dopływ środków abonamentowych był większy, bo też i ściągalność abonamentów też jest na poziomie 15%. Dziękuję bardzo.